Firma sprzątająca Mirandy bierze 280 dolarów za sprzątnięcie 8 biur. Ile bierze ta firma za sprzątnięcie jednego biura? 280 dolarów to stawka za sprzątnięcie 8 biur. 280 dolarów na 8 biur. Na 8 biur. Możemy to skrócić. Czy te liczby mają jakiś wspólny dzielnik? Wydaje się, że są podzielne przez 8. 200 dzieli się przez 8 i 80 też dzieli się przez 8. Podzielmy więc licznik i mianownik przez 8. 8 mieści się w 28 3 razy. 3 razy 8 to 24. Odejmujemy, zostaje 4. 8 odjąć 4 to 4. Przepisujemy 0. 8 mieści się w 45 razy. 5 razy 8 to 40. Bez reszty. 280 podzielić na 8 to 35. A 8 podzielić na 8 to 1. Ta proporcja, albo inaczej mówiąc, ta stawka upraszcza się do 35 dolarów. Za jedno biuro. Można to zapisać jako 35 pierwszych dolarów na biuro. Czyli 35 dolarów, dolarów na biuro. I gotowe. Za sprzątnięcie jednego biura firma bierze 35 dolarów.